Próba. Tomik poezji Aleją Różanych Gwiazd Elżbieta Rzepecka-Roszak. Historia. Otwieram księgę jedyną, której brakuje epilogu. Nikt nie wie, co autor ma na myśli. Nikt nie zna jego imienia, bo chrztu jeszcze nie było. Ciągle zmieniają się wątki. Fabuła ruchoma, bohaterów przybywa. Zdarzenia próbuję uporządkować. Wielka księga historii rodzi się i umiera każdego dnia. Jej tworzenie to zaszczyt, to misja, to spełnienie. Tylko wybrani mają swoje miejsca. Na pożółtych kartach oddychają i trwają silni. Siłą historii. To ona ich wybrała i ona splatała ich ręce, wpisała złotymi literami ich imiona. Elżbieta Rzepecka-Roszak, Aleją Różanych Gwiazd, Matce Ojczyźnie. Każdego dnia i każdej nocy nasze myśli, nasze serca oddajemy tej, która ogarnia wszystkich w dłoniach matczynych. Zawsze ma miejsce na nasze dłonie, kołysze i gładzi po głowie. Uczy nas prostych słów. Czasami zatroskana po omacku prowadzi, gdy zabłądzimy. A tak mądrze odpowiada na trudne pytania. Dlaczego właśnie ją, Matkę Ziemię, dlaczego jej służymy? Dlaczego jej oddajemy nasze serca, myśli? Chwila. Chwilą jest nasze życie. Czasami otula tę chwilę radość nieziemska. Czasami zalewa morze łez. Błądzimy po to, by na nowo siebie odnaleźć. Potykamy się o kamienie, by uczyć się prawdy. Zachłannie upijamy się chwilą szczęścia i uciekamy najszybciej, gdy chwila goryczy dławi nasze gardła. Chwilą jest nasze życie i tylko czasami przez myśl maleńką jak okruszek myślimy zadziwieni. Dlaczego? Misternie rzeźbimy w naszych sercach zło. Nadajemy kształtu nienawiści. Pielęgnujemy zawiść. A przecież jesteśmy tu tylko na chwilę. Cóż pozostanie? Sterta zgliszczy, popiół, kurz, proch. Jest jeszcze czas. Chwila trwa. Jest jeszcze czas. Dziękuję.